ziemia koszęcińska dzieliła w przeszłości wspólne losy z ziemią lubliniecką. W 1576 roku właścicielami Koszęcina i okolicznych miejscowości został ród Kochcickich, wykupując zastaw w 1587 roku. To Jan II Kochcicki zbudował barokowy pałac, w którym zamieszkał jego syn, hrabia Andrzej Kochcicki. Rozbudował on pałac, zbudował kaplicę zamkową i stworzył wspaniałą bibliotekę. Po wojnie 30-letniej 1618-1648 zarekwirowany przez Habsburgów majątek Kochcickich zakupił Ferdynand von Blacha. W 1647 roku majątek zakupił baron Mikołaj Filip von Rauten. W 1690 roku majątek przejął hrabia Jerzy Mikołaj von Sobek und Kornitz, żeniąc się z córką barona, a pałac i majątek był w posiadaniu rodu do 1788 roku. Po kolejnych zmianach w 1805 roku majątek zakupił generał Franciszek Ludwik z książęcego rodu Zuchenlohe-Ingelfingen, pochodzącego z Frankonii. W rękach rodu dobra były w posiadaniu do 1945 roku, a ostatnim właścicielem był książę Karol Gottfried. Obecnie pałac jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Zespół jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek artystycznych w Polsce i na świecie. Jego sławę i świetność budowało kilka pokoleń wspaniałych artystów i pedagogów.